Witam Was serdecznie. Z tej strony Tomek, Szczepanowicki Bartnik. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak przekładam odkłady do dużych uli. Akurat ten ul jest to ul mojego kolegi Dawida, dla którego przygotowałem 3 odkłady. Pokażę Wam, jakie siły odkłady udostępniam w swojej pasiece. Ale na wstępie chciałbym Wam gorąco podziękować za 1000 subskrypcji. Nie spodziewałem się, że tak szybko, że tą magiczną liczbę uzyskam. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za komentarze. I zachęcam Was do dalszego oglądania, subskrybowania. Dzięki temu wiem, że moja praca, mój czas poświęcony dla Was, dla pszczelarstwa jest po prostu mile spędzony. I tym odcinkiem chciałbym zacząć taką specjalną serię filmów, w których będę pokazywał Wam, jak opiekuję się odkładami. Wybiorę 2 odkłady, które będę rozwijał w taki sposób, jakbym był młodym pszczelarzem początkującym. Będę rozwijał go, dodając węzę, tak jakbym po prostu nie miał suszu, nie miał nic, zaczynał od zera. Myślę, że to niektórym osobom sporo pomoże. A te filmy szczególnie będę kierował do osób, które zaopatrzą się u mnie w odkłady. Bo można powiedzieć, że to będzie taka instrukcja obsługi. Wiem, że początkujący mają bardzo dużo pytań. No, fizycznie nie wiedzą, jak zabrać się do takiego ula, na przykład do takiej rodziny. Będę pokazywał bardzo proste rzeczy, takie naprawdę trywialne. Ale no, dla mnie to wydają się trywialne, ale dla Was to jest czarna magia. Myślę, że cykl filmów, który pokażę o właśnie pracy nad odkładem, uświadomi Wam, że jest to fajna sprawa, że nie jest to takie trudne. Będzie to cotygodniowy film, w którym będę przeglądał te 2 odkłady. Będę Wam pokazywał, jak się rozwijają, co dokładam, co dokładnie robię, jak przygotowuję do zimy, jak karmię, jak leczę. Przejdziemy przez całą zimowlę, zobaczymy na wiosnę, jak odkłady przezimowały, czy przeżyły. I mam nadzieję, że będzie to ciekawy cykl. Utworzę specjalną playlistę, że będziecie mogli sobie spokojnie tam wszystkie filmy oglądać. Wiem, że będą to trochę nudne filmy dla doświadczonych pszczelarzy, ale myślę, że takie filmy są potrzebne. Sam na swoim przykładzie wiem, że potrzeba wiedzy, że potrzeba pokazać dokładnie, co trzeba robić, bo sam spotkałem się ze ścianą praktycznie, że nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem, czy dobrze robię, czy ramki przekładam, czy coś robię, także są proste rzeczy, ale dla osób, które są początkujące, to myślę, że dużo pomoże. Dobra, zabieram się za przekładanie odkładu. Odkład jest 6-ramkowy, preferuję raczej 6-ramkowe odkłady, nie. Początkujący wtedy ma dodatkową ramkę suszu więcej. Susz jest na wagę złota dla takiego pszczelarza, bo rodzina szybciej się rozwinie, zanim nam odbuduje węzę. Akurat już lipiec to jest taki okres, że pszczoły odbudowują węzę, ale już nie tak chętnie jak na przykład na wiosnę. No to jest po prostu petarda, jeśli chodzi o rozwój takiej rodziny. Myślę, że wszystko wyjdzie w prań. Dobra, jako pierwszy przełożę odkład do ula kolegi. Zobaczę na powałce, czy nie ma przypadkiem matki. Troszkę dymu, niewiele. Taki odkład powinien być dobrze zakarmiony, mieć żelazny zapas. Co to znaczy żelazny zapas? No, akurat tutaj mamy ramkę z czerwiem, tutaj jest wianek miodu, tutaj jest znowuż wianek miodu zasklepiony. I tak jak był ustawiony odkład, tak samo układam ramki. Tutaj czerw się wygryzł i już jest zajajczone przez matkę. Ja czasem zwlekam nawet z oddaniem pszczół młodemu pszczelarzowi, żeby po prostu ta młoda pszczoła się jak najwięcej wygryzała. O, tutaj kolejna ramka i już pszczółki od wewnątrz się wygryzają. Wiadomo, że matka czerwi eliptycznie. Pierwsze się wygryzają ze środka i później takim ruchem spiralnym na zewnątrz. No tutaj również obustronnie matka czerwi.
Tak jak wspomniałem, oddaję odkłady wtedy, jeżeli się wygryzie młoda pszczoła. Ta młoda pszczoła będzie w stanie ogrzać nam czerw. I unikniemy trochę błędów, jeśli chodzi o młodych pszczelarzy. No tutaj już są larwy. Żeby taka rodzina po prostu ładnie się rozwinęła. Wiadomo, że młody pszczelarz może być nieumiejętnie dodawać węzę. I taka rodzina po prostu będzie mocno schwadzana. Wiadomo, że też zbyt ciasno, nie ma co zostawiać rodzin. No tutaj też również się coś wygryzło i pszczoły zaczynają sklepić. Tutaj też jest ramka już czerwiu zakrytego. Gdzieś mi matka umknęła, muszę jeszcze przeglądnąć dokładniej. No też zbytnio ich nie karmiłem, żeby nie pozalewały tego suszu. Teraz jak będzie dodana węza, to trzeba będzie podkarmić, żeby pszczoły szybko odbudowywały. No i jest tutaj mateczka, numerek 80, z białym opalitkiem. Z takiej jednej ramki wielkopolskiej, pełnej, jeżeli jest zaczerwiona od deski do deski, powinno wygryźć się tyle pszczoły, żeby obsiadły w okresie letnim oczywiście 4 ramki suszu wielkopolskiego. Czyli żeby mogły grzać kolejny czerw i karmić. Wiadomo, że te ramki nie są całkowicie zaczerwione, bo mają wianki miodu. Ale jest dla mnie to taki bezpiecznik, żeby młody pszczelarz po prostu no nie schodził za bardzo tego gniazda, bo może dodawać tutaj węzę, żeby szybko przyspieszyć ten rozwój. No niestety trzeba teraz uzbroić się w dużą cierpliwość, żeby ta rodzina się spokojnie rozwijała, żeby zbytnio też nie grzebać. Wiadomo, że to będzie ciężko zrobić, bo każdy jest ciekawy, co tam się dzieje w tym ulu, czy już wygryzła się pszczoła, czy jest miód, czy jest to, tamto. Trzeba niestety spokojnie podejść do tego i rozwijać rodzinę, pozwolić rodzinie się rozwijać tak, jak ma się rozwijać. Dobra, sypię jeszcze pszczoły tutaj z odkładówki. Oczywiście nie wziąłem sobie zmiotki. Dobra. Tak, tutaj mam ramki dosunięte do prawej strony. Są to ramki hoffmanowskie na zabudowę zimną, czyli zgodnie z kierunkiem jazdy trzeba je włożyć do samochodu. I dlatego Wam mówię, że preferuję ramki hoffmanowskie, że można łatwo przewozić takie rodziny. Jeżeli planujecie mieć więcej rodzin, to naprawdę ułatwia to życie. Można całe gniazdo przesuwać. I tutaj wkładam teraz zatwór, żeby te ramki mi się nie przesuwały. Dodatkowo tutaj nawiercam zatwór. I przekręcam dwie śrubki, żeby mi się to w transporcie nie przesuwało. Przeważnie jak wożę, to właśnie wożę odkładówki sześcioramkowe. Są one zapełnione całkowicie, nic mi się tam nie rusza, dlatego nie lubię dużych uli do odkładów. Jeżeli przewożę rodziny produkcyjne, to one już są tak zakitowane. Ten zatwór się nie będzie ruszał. Są zakitowane i taka rodzina po prostu nie będzie zgniatana. Jeżeli jest 10 ramek, to już w ogóle. Muszę się przyzwyczaić do tego ula. Bo ja mam jednak wszystko jakoś w miarę dopracowane. Tu się jakieś wszystko rusza. Tu muszę znowu zatkać. Ten pająk też lata jak nie wiem co. Dobra, to tyle na razie. Za chwilę widzimy się przy reszcie odkładów. Będę Wam pokazywał, jak przenoszę do uli jednościennych. I zaczynamy cykl filmów o opieki nad odkładami.
Dobra, zabieram się za przekładanie. Oczywiście na szybkiego robiłem dynice. Teraz znowu na szybkiego robię korpusy wielkie. Wszystko zawsze brakuje i brakuje czasu. Teraz tak, ten odkład akurat trzymałem cały czas na dużej rodni. Ja na razie zwlekałem z przekładaniem innych odkładów, bo na całą rodnię tutaj założyłem pół nadstawkę. Było tutaj 4 ramki suszu i 2 węzy. Pszczółki to sobie już odbudowały. Ten pokarm, co był tutaj w rodni, przeniosły do pół nadstawki. I matka ma teraz całą rodnię do czerwienia. Później, jeżeli będę przekładał do dużego ula, to już będę miał odbudowane 6 ramek gniazdowych, 6 ramek nadstawkowych. Poszerzam węzą i bardzo szybko mam już pełny ul z nadstawką. Oczywiście ten cykl filmu będzie poglądowy. Będę dokładał w nim tylko węzę. No ja oczywiście będę dokładał susz do takiej rodziny, żeby mi się szybko rozwijała. Nie będę się bawił w węzę, bo mam trochę tego suszu. Ewentualnie węzę też mogę dodać, ale całkiem inaczej mi się ta rodzina będzie rozwijać. Mam susz, więc jest to skarb, jeśli chodzi o młodego pszczelarza. Tutaj jest tak, wianek pokarmu, czerw kryty i to idzie jako ramka osłonowa, tak jak była. Tutaj mamy jajeczka i czerw na wygryzieniu, już się wygryza, więc gdzieś tutaj powinna być matka. To jest mateczka. Tutaj również jest czerw. Kryty, otwarty, wygryzający się. Także będzie spory zastrzyk młodej pszczoły. Tu jest prawie deseczka zaczerwiona. No, widzę, że z kilku ramek naraz będzie się pszczoła wygryzać, bo matka momentalnie po oblocie zaczęła czerwić. Tutaj jest pierzga i też pokarm. No, resztę pszczół sypię. Tutaj, żeby leciały sobie. Oczywiście nasuwam z powrotem ul tak jak był, żeby pszczoły szukały poprzedniego miejsca. Dobra, i teraz mam taką rodzinkę gotową, przeznaczoną już dla kogoś na przykład. I rodzina już przyjechała na inne pasieczysko wieczorem. I co teraz jako młody pszczelarz mógłbym tu zrobić? Oczywiście muszę już dołożyć węzę, bo mamy sporo pszczoły, która się wygryza. Jeszcze tutaj dołożę zatwór. Ta rodzina jest dosyć duża, jest też sporo pszczoły w polu. Więc tutaj spokojnie będę mógł dołożyć od razu 2 ramki węzy.
Oczywiście ramkę wtapiamy do dolnej beleczki i do dolnego boku, żeby akurat było tutaj tak wtopione, bo pszczoły ładnie tutaj zabudują, dokleją, tu odbudują, a górę tym bardziej odbudują, jeżeli mamy tylko gniazdo na przykład. Jeżeli byłaby ta ramka w miodni, to nie byłoby to tak ważne, ale zależy nam jako młodym pszczelarzom, żeby mieć jak największą powierzchnię plastra, bo jeżeli dokleimy węzeł do góry, to pszczoły nam tutaj zgryzą i będzie tutaj taka dziura tu dookoła. Jeszcze jak to wypośrodkujemy, zawsze wtapiamy do boczka i do dolnej beleczki, żeby było dosunięte. Ja oczywiście robiłem na odwrót i na początku miałem oczywiście pozgryzane tutaj, więc taki szczegół, a tak ważny. No i teraz sobie spokojnie mogę okrywkowo włożyć tutaj ramkę z węzą. Ta rodzina akurat ma sporo pokarmu i pszczoły noszą jeszcze lipę. Więc tutaj poddam słoik syropu z jedną dziurką na środku w denku, żeby pszczoły bardzo wolno pobierały, żeby miały poczucie, że jest pożytek i będą tutaj spokojnie odbudowywać tą węzę. Matka będzie czerwić. Jeżeli skończy się lipa, no to trzeba będzie troszkę mocniej karmić. Na to idzie powałka. Zrobimy im takie małe lodowisko tutaj z belki. I to tyle. Od razu kładę półkorpus, żebym mógł tutaj włożyć słoik, daszek i odkład już jest przełożony. Zaraz przełożę drugi odkład, żebyśmy mieli dwie rodzinki do porównania, jak się rozwijają, i będę je przez kolejne cykle filmów przeglądał, pokazywał wam, co robię z nimi, jak dokładam węzę, jak się rozwijają, żebyście mieli obraz, jak po prostu zacząć. Myślę, że zawsze jeżeli coś się podglądnie, to łatwiej jest później coś podziałać. No to działamy z następną rodzinką. Oczywiście nie mam dużych korpusów już, więc będę musiał zastosować dwie połówki. W tym tygodniu już będę miał dostępne, więc sobie przełożę jeszcze. Ale żeby nie tracić czasu z rozwojem tych odkładów, przekładam je w taki sposób. No i piękna deska. Jest tutaj malutki wianek pokarmu. Tu już czerw będzie się wygryzał. Widać, że komórki zasklepione robią się takie bardziej czarne. Czyli to znaczy, że już pszczoły, o tutaj, tutaj już pszczółka próbuje się wygryźć. Tu jest mateczka. O, widzicie, tutaj jest ramka, którą źle wtapiałem. I jak jest tutaj objedzona dookoła. Mateczka z numerem 2, czyli jest to ul numer 2 będzie. No tutaj się czerw wygryzł, jest tutaj sporo jajek.
Tutaj już czerw zaczynają sklepić. Tutaj jest kolejna ładna ramka z czerwiem krytym. Tutaj noszą pierzgę. Ta sama sytuacja. Wkładam zatwór, żeby nie budowały dzikiej zabudowy. Bo ta młoda pszczoła, która się wygryzie, będzie mieć już spory potencjał. Tutaj rozsuwam i okrywkowo wstawiam tutaj węzę. I tutaj również. Dosuwam, żeby mniej więcej te ramki były w takiej samej odległości, żeby nie nadbudowywały pszczoły. Dosuwam zatwór i praca wykonana. Dobra, owałka i rodzina przełożona. Dodaję również półkorpus do karmienia, daszek. I widzimy się wieczorem. Oczywiście jeszcze wkładam wkładki, żeby zapewnić dobrą termikę. Niestety nie mam zrobionych wkładek do tych nowych denic, więc na razie wkładam tylko te stare, które miałem, styropianowe, w miarę mi się sprawdzały, żeby ochronić tą rodzinę od wiatru, bo jednak odkład jeszcze musi wejść w siłę, żeby się ładnie rozwinął. Jestem już pod wieczór, jest godzina 20:30. Będę teraz karmił te dwa odkłady. Dlaczego tak późno? Żeby po prostu nie wywołać rabunków, bo pszczoły z rodzin produkcyjnych mogłyby zacząć rabować te odkłady. I ogólnie sytuacja w pasiece stałaby się nieciekawa. Jak będę karmił? Będę karmił... Akurat ta rodzinka miała spory zapas żelazny. Sami widzieliście, jakie grube wianki były pokarmu zasklepionego. I tą rodzinkę będę karmił słoikiem, w której będzie malutka dziurka we wieczku, żeby spokojnie sobie pobierały, nie zalewały gniazda. I żeby miały poczucie, że jednak jest dopływ nektaru, matka żeby czerwiła i żeby odbudowywały węzę. W tej rodzinie było o wiele mniej pokarmu, tylko na jednej ramce skrajnej był pokarm taki duży wianek. Więc tutaj wleję 3 słoiki po litrze. Dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj będzie pierwsza dawka, w środę będzie druga i w sobotę będzie trzecia, żeby uzupełnić żelazny zapas. Akurat w tym słoiku zastosuję wieczko, w którym jest dużo dziurek, żeby szybko pszczoły pobrały. Mam tu już przygotowany słoik z jedną dziurką na środku. Zrobiłem wkrętem do drewna. Dlaczego stosuję syrop? Jest to syrop 1:1, czyli 1 kg wody na 1 litr wody. Ponieważ jeżeli dałbym tu ciasto, no to pszczoły będą musiały i tak go rozwodnić, będą musiały latać po wodę. Z drugiej strony mam trochę zapasu cukru, więc muszę go jakoś wykorzystać. Na tą chwilę nie dodaję żadnych ziół, bo pszczoły mają dopływ jeszcze nektaru, dopływ pyłku i wymieszają to z cukrem i będą miały dobrą pożywkę. Dopiero jak będę karmił już na jesień, stosuję herbatkę z klenara, 12 ziół. No jest w sumie 13, bo jest tam skórka pomarańczy, ale nie stosuję ze względu na opryski. I później taką miksturę podaję już rodzinom do zakarmienia. Ale na tą chwilę karmimy rozwojowo, żeby taki odkład miał poczucie, że ma jedzenie i żeby się rozwijał. Słoik po prostu przekręcam do góry dnem. Wyleci
trochę syropu, bo jest tutaj powietrze i powietrze musi zostać zassane, czyli zrobi się podciśnienie i powstanie taka kropelka nad wieczkiem, w tym akurat miejscu, gdzie dziurka, żeby pszczoły sobie spokojnie mogły pobierać. W drugiej rodzince poddaję słoik, gdzie jest dużo dziurek. Tutaj akurat sporo tego powinno wylecieć. I ta sama zasada. No. Dobra, w przyszłym tygodniu, w niedzielę, skontrolujemy, jak rozwija się odkład. I w tygodniu, tak jak mówiłem, ta rodzina dostanie jeszcze dwa takie słoiki. Jeśli podobał się Wam mój film, zapraszam do komentowania, subskrybowania. Mam nadzieję, że ta seria filmów będzie dla Was ciekawa i da Wam sporo wiedzy. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.